Cześć, dzień dobry, łysej i brodate, witam na kanale Świat Linuxa. Słuchajcie, dzisiaj nie mam dla was recenzji, tak? Cieszycie się zapewne, bo patrząc na tą moją recenzję monitora, to tak nie za bardzo wam to chyba podeszło, a naprawdę fajny sprzęt. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim, ups, jest to laptopik. Słuchajcie, to co tu jest, to za chwilę opowiem. A ten sprzęt już znacie, to Acer Aspire z około 2019 roku. Tam z Ryzenem U4300, chyba coś takiego, i słabą Vegą do kompletu. A na tym wam pokażę Tuxedo OS wersji 4. Systemik opiera się o Ubuntu 2404 LTS. Jest parę ciekawych zmian, deweloperzy z Tuxedo też trochę tam pokombinowali, powiem to w ten sposób. To nie jest zwykłe Kubuntu, żeby nie było. Co do tego sprzętu, to tak postanowiłem zrobić sobie w pełni, można powiedzieć, przenośny sprzęt, tak? Dysk przenośny. Dlaczego on jest przenośny? Bo jest zrobiony na rzepach. I naprawdę mam kieszeń przenośną, powiem to tak, nie muszę się już przejmować. Nie muszę tego rozbierać, kupować dysku NVMe do środka, tylko mam dysk przenośny, powiem to tak. Fajna sprawa. Nie polecam robienia tego jednak ze względu, że można sprzęt uszkodzić, tak? Ja to robiłem na własną odpowiedzialność i działa bardzo dobrze. To jest tak druga sprawa. Trzecia sprawa, chciałem podziękować Wiedza i Życia, życie wydawnictwu za podesłanie zaległego numeru tego Linux Magazine, a przy okazji dostałem nowy Linux Magazine, słuchajcie. Olama, czyli wszystko AI i w ogóle AI, tak? Olama to jest taki pakiet, można powiedzieć, dostępny w Linuxie, w Windowsie chyba zresztą też, który umożliwia odpalenie nam, jak to się nazywa, modeli językowych na własnym kompie bez potrzeby dostępu ciągłego do netu i płacenia ChatGPT grubych pieniędzy przy okazji. Ładnie tutaj w tej gazetce jest opisane. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze jak z Raspberry Pi Pico zrobić przeliczarkę pieniędzy, monet, autentycznie, z tego co przeglądałem, to fajny całkiem projekt. Dodatkowo mamy tutaj recenzję, test Ubuntu 2404 LTS-a, ale wersji Mate. Panowie dziennikarze i panie dziennikarki się tutaj, że tak powiem, posilili troszeczkę. Do kompletu mamy dużo o steganografii, czyli o ukrywaniu nie tylko robactwa w obrazkach, ale też informacji, czyli coś dla szpiegów, tak? Jak coś, zapraszam, bo dostępne już to pewnie jest w tym, w kioskach, jakby ktoś zainteresowany był. Dodatkowo dostaniecie wersję w PDF, a jak sobie wykupicie ewentualnie, tak, jest taka opcja, więc polecam. Dzięki jeszcze raz. A my przenosimy się na ten żywy sprzęt, na tego Acera. Będą gierki, tyle, nie? Tyle ogłoszeń parafialnych na teraz. Zapraszam. Jak sobie pobierzecie ten system ze stronki i odpalicie, to pojawi wam się coś takiego. To słuchajcie, jeszcze nie jest instalator jako tako. To jest tylko wprowadzenie i możliwość wyboru języka, w jakim chcecie poruszać się w środowisku Live CD. Tak to wygląda, polski oczywiście wybieramy, to jest Warsaw, ok. No i tu możemy sobie wybrać Waylanda. Wayland nie jest tutaj domyślnie ustawiony, mimo że to jest Plasma 6.1. Oni wybrali, znaczy Tuxedo wybrało sobie tutaj X11, więc tak to po prostu wam zostawię. A dlaczego pokazuję wam w ogóle ten początek czegoś takiego? Ponieważ, nie wiem, prawdopodobnie moim zdaniem tutaj jest dość duży błąd. Chyba że jest to zrobione specjalnie, nie wiem, być może ktoś posiada laptopa Tuxedo i wie, o co tutaj chodzi. Mianowicie, jak przejdziemy ten kreator początkowy, możemy sobie go przejść tutaj do instalacji, tak? No i teraz mamy coś takiego jak Encrypted Installation, czyli instalacja szyfrowana i standardowa. Popatrzcie sobie na jedną rzecz. Tutaj jest niby opis tego wszystkiego, niby fajnie opisane, że to jest Lux i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tylko jest jeden mały problem, jako że mam tu podłączone w tej chwili dwa dyski, łącznie trzy, tak? Dwa zewnętrzne, jeden wewnętrzny. Daję sobie Encrypted Installation, to co się dzieje? Dzieje się to, że teoretycznie nie mam wykrywanego tutaj zewnętrznych dysków. Słuchajcie, jest tylko wyłącznie NVMe wbudowane w laptopa. Więc jak chciałbym sobie, powiedzmy, Encrypted Installation zainstalować na dysku USB, nie mam takiej możliwości. Paralel, no to wiadomo, że równolegle, tak? Ale to też nic nie da, bo napiszę właśnie, że jest błąd. Więc tutaj nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest celowo zrobione, czy o co tutaj chodzi, że instalacja Lux jest możliwa tylko i wyłącznie
na dysku wewnętrznym danego sprzętu. Odpali się, odpala się. Natomiast jak damy sobie standardową instalację, to już dam nawet po angielsku, bo to nie ma akurat tutaj żadnego znaczenia. No oczywiście, że nie jest, ja wiem, oczywiście, że nie jest, ale tutaj dyski są wykrywane wszystkie, tak? Czyli jest w porządku, bo jest główny, jest ADATA Express, no i drugi dodatkowy jako Vento akurat, mniejsza z tym, tak? No, tak to nam tutaj wygląda, więc weźcie to pod uwagę, jak Tak. zainstalujemy system, pojawia nam się coś takiego. Czyli można powiedzieć prawie Kubuntu dla tych w miarę obeznanych. Co prawda mamy tutaj parę programików dodatkowo, między innymi coś takiego jak Taxego Control Center. Słuchajcie, to chyba pierwszy raz w ogóle odpalam na laptopie ten system, tak? No i co nam to pokazuje? Pokazuje nam częstotliwość procesora. Nie, teoretycznie zużytą moc. No co do mocy, to nie jestem w stanie tego sprawdzić, tak? Powiedzmy, wierzmy na słowo. Temperaturę i GPU i tutaj częstotliwość i GPU. Reszty rzeczy nie ma, dlatego że jest to przeznaczone dla laptopów typowo Tuxedo, tak? To samo, jeżeli chodzi tutaj o dodatkowe rzeczy, bodajże o Aquariusa. Jeżeli chodzi o Aquariusa, to jest zarządzanie jakimś tam tym zasilaczem i w ogóle i tak dalej, nie? No tego niestety nie sprawdzimy, bo tego po prostu tutaj nie mam, nie? W każdym razie taką aplikację tutaj mamy. Gdyby ktoś miał oryginalnego Tuxedo, to może się w komentarzu ewentualnie pochwalić, jak to działa i co to właściwie daje w ogóle, Tu tak? dodatkowo, zanim przejdę do całej reszty, jest jeszcze jeden program. Program nazywa się Tuxedo, jak to było? Tuxedo Tomte. Tuxedo Tomte to jest taki skrypt program, można by powiedzieć, napisany przez Tuxedo, przez programistów stamtąd, który przeszukuje bodajże 1000 GitLabów, jakieś różnego rodzaju repozytoriów w poszukiwaniu tych sterowników. Nie wiem, teraz mniemam, że jeżeli będziemy mieli, nie wiem, jakiegoś Broadcoma kartę Wi-Fi albo jakąś kartę Wi-Fi, do której możemy sterów znaleźć i podłączymy ją do sprzętu Tuxedo, to być może on nam to znajdzie. Nie wiem, nie gwarantuję, nie mam jak tego sprawdzić, nie? To jest drugi z tych programików, które tutaj są standardowo dowalone. Natomiast jeszcze jeden tutaj jest, mianowicie Tuxedo WebFi Creator. Ten program teoretycznie wygląda jak zwykły nagrywacz, w cudzysłowie, tak, USB, dysków USB, ale on ma tutaj dużo więcej funkcji. Nagrywamy sobie tak zwany obraz Tuxedo, który może być automatycznie instalowany na danym komputerze. Co prawda nam się tu odpala po niemiecku, ale możemy to zmienić w ustawieniach, z tego co pamiętam. Można go potraktować też jako nagrywacza swego rodzaju pendrive'a na przykład, tak, jest taka opcja. Powinno zmienić, nie? Mamy tego WebFay, to idzie nam akurat z tego. Z repozytorium Tuxedo jest to zgrywane w jakiś tam sposób. Przechodząc dalej, co my tu mamy? Łączność Bluetooth. Bluetooth jak najbardziej działa. Ja mam w tej chwili podłączony głośnik z tyłu, taki taniochy głośnik Bluetooth, ale działa. Nic nie zrywa, ładnie sobie tutaj chodzi. Dzięki KDE Connect podłączyłem sobie tutaj telefon. Gdzieś to powinna ona być zresztą, motka jeszcze. Ona w tej chwili nie jest włączona, ale ogólnie była sparowana, jak najbardziej fajnie działa, pracuje bez najmniejszego problemu, nie? Co mamy z widgetów? Nośnik wymienny, tak? Dodatkowo dograny tutaj. Co mi się niezbyt... O, dziwna rzecz się zdarza tutaj czasami. Po restarcie nie zawsze jest to zapisywane, słuchajcie, ustawienie, jeżeli ja sobie zmniejszam ustawienie na tyle, tak? Matrycy, to po restarcie czasami jest na 100%, bo tak. Nie wiem, to jest chyba raczej wina plazmy, moim zdaniem. Nie jest takie specjalne oprogramowanie przeznaczone dla Tuxedo tylko wyłącznie. Ale no, to się czasami zdarza, tak, że wali po prostu na 100%. Ja ustawię mniej, a ten. Łączność Bluetooth, znaczy nie Bluetooth, tylko Wi-Fi działa jak najbardziej. W tej chwili zresztą sobie sprzęt działa nam tutaj po tym. Po Wi-Fi, tak. Dodatkowo sam musiałem tutaj włączyć ten widget z baterią, żeby mi to pokazywało, bo normalnie czegoś takiego tutaj włączonego nie ma. No a to się w przypadku laptopa może przydać, tak? No i standardowe rzeczy. Słuchajcie teraz tak, jeżeli chodzi o oprogramowanie, dograłem sobie tutaj naście rzeczy, więc nie patrzcie, nie mówcie teraz na przykład w komentarzach, nie? Że system jest dowalony, doplebudowany i tak dalej, nie jest. On ma tutaj normalnie podstawowe rzeczy. A to, że ja dodałem sobie Blendera, dodałem tutaj parę gierek, jakąś tam przygodówkę próbowałem sprawdzić i tak dalej. OpenTTD też tu ja dodawałem, Steama też dodałem, Superkarta też ja. Testowałem sobie po prostu Discovera, bo większość rzeczy, które instalowałem tutaj w tym systemie do testów,
zainstalowałem z Discovera i o dziwo Discover chodzi tutaj normalnie. Jak on, Discover ma czasami olbrzymie problemy, co niektórzy używają Ubuntu albo Kubuntu, tudzież KDE, no ona wiedzą co tam się dzieje czasami. Ja na Neonie chyba miałem niezłe przeboje. Tak, tutaj jest jak najbardziej, bym powiedział, w porządku. Kamerka działa. Działa, zaraz się uruchomi, przynajmniej powinna ładnie mignąć. Zobaczymy, tak? Odpalaj, dzień dobry. Co prawda trochę mi tutaj zwalnia to Camoso, bo używałem tutaj innej aplikacji, ona chodziła dużo szybciej niż to. Chyba w Taxido Center, tam jest taka apka do sprawdzenia tego. Natomiast tu, no kiepsko to chodzi, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Może trzeba to jakieś ustawienia wrzucić albo coś inne. W każdym razie, taki program tutaj jest obsługiwany. Czytnika palców tutaj na tym sprzęcie nie mam, więc wam po prostu tutaj nie pokażę. Co mnie od zawsze rozwala w tym systemie, to, że włącza mi się tutaj od razu konsola. Odpalam Dolphina, a na dole mam przypiętą konsolę, tak? Pisaliście mi w komentarzach, że to można wyłączyć, ale po co jest to włączone na start, to ja naprawdę autentycznie nie wiem, bo ja będąc nowym użytkownikiem, to tak zgłupiałbym trochę, bo nie wiem o co tu chodzi, nie? Bo jakieś podziały, przedziały i tak dalej, no zwykły człowiek to będzie miał problem, żeby to ogarnąć, po co to jest, nie wiem, może komuś to ułatwia życie. No może to jest tutaj, no nie, tutaj nie jest, no nie będę teraz tego szukał, bo mi się po prostu nie chce. W każdym razie ustawienie jest dość, że to powiem, dziwne. Jeżeli chodzi o sieć, działa Samba, bez najmniejszego problemu, jest automatycznie wszystko wykrywane, serwerek, czy tam po sieci różnego tam rzeczy, wiecie, ogarnianie tego, odpalanie filmów i tak dalej, wszystko ładnie nam sobie tutaj chodzi. No ja tego Taxido używam od dzisiaj rana sobie na nim pracuję tutaj, tak jak mówię, cały czas jest podpięty na dysku USB, bo nie mam zamiaru rozwalać tego dysku w środku NVMe i mimo tego, że to jest dysk SSD USB, tak, to nie widzę problemów żadnych, jeżeli chodzi o działanie. Szybko, płynnie, bez najmniejszego problemu sobie ten temat tutaj pracuje. Tutaj, tak jak powiedziałem, jest Radeon, nie mówiłem, co tutaj jest. Ze sprzętu to tu jest U4300U, chyba tak. Tak, AMD Ryzen 4300U, to jest seria trójka, więc naprawdę staro. 8 GB RAM-u, Radeon Graphic, to jest chyba trójka, nawet nie wiem, szczerze mówiąc, która to jest. Ale to jest ten stary sprzęcior, nie? Z ciekawej rzeczy, które miałem powiedzieć, Taxido już nie będzie w tej chwili, od teraz, tak? Od tego wydania, powiedzmy, listopadowego, zmienia trochę politykę, już nie będzie wydań tak zwanych, jak Ubuntu podaje, 2404 coś tam, tak? 2404, 2, 3, tych pokropkowych czy innych. Cały system będzie się nazywał Taxido OS 4, bo tak. To będzie taki pół rolling, jak oni to mówią. Więc nie będziecie już mieli co miesięcznych, co dwumiesięcznych takich update'ów z ISO, tylko ciągły update po prostu. Ogólnie z działania tej plazmy tutaj jestem zadowolony, powiem to tak, o dziwo. Problemów nie stwierdziłem jako tych zawieszających się czy cokolwiek innego, tak? No po prostu działa to płynnie, animacje. Wszystko ładnie nam się tutaj de facto, można powiedzieć, zachowuje. Nie? Zanim przejdziemy do giercowania, to odpalmy sobie jeszcze konsolę, ponieważ tutaj w systemie, zaraz wam pokażę te komendy, moment, nie, to jest TomT OS Relays, proszę bardzo, dla tych, co na komórkach siedzą, 2404.1, tak jak mówię, od tej wersji tej informacji pewnie już nie będzie, tak? W każdym razie to siedzi na Ubuntu, najnowszym tym z tego roku, tak? LTS-ie oczywiście, który ma 10 lat wsparcia, jak dobrze pamiętam. Dodatkowo zobaczcie sobie na repozytoria, ponieważ to nie jest, ktoś powie, że to jest zerżnięte Ubuntu, nałożona skórka i koniec. No nie, popatrzcie sobie, oni mają tutaj dodatkowe repozytoria na własnych serwerach, tak? Więc to nie jest całkowicie wzięte wszystko, kurczę, z Ubuntu i nic nie ten, tylko wiele pakietów jest ogarniane oni też mirrorują teoretycznie repozytoria Ubuntu, tak, pod siebie. Jeżeli chodzi tutaj o te rzeczy, Taxido Computers powinno być, Sources, to proszę bardzo, potwierdzenie, dev Taxido Computers.com przez Ubuntu. Mają własne rzeczy tutaj, wiele pakietów jest przez nich przerobione, tak jak mówiłem, albo nie, jądro także jest troszeczkę podkręcone, głównie pod ich sprzęt.
Czy będą jakieś polepszenia na zwykłym laptopie? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo ja nie mam porównania do KDE, do Kubuntu, tak? Ani do Neona na przykład. No ale teoretycznie jakaś tam różnica powinna być. Tak, tak. Ja sobie Steama, tak jak mówię, postawiłem też tego Blendera, odpalmy sobie tego Blendera. Jest możliwość odpalenia tutaj, znaczy instalowania programów albo z Deba, albo z Flatpaka. Nie ma snapów. Snapy są wycięte z tego systemu całkowicie. Gdyby ktoś miał alergię na snapy, to wie, że tu ma spokój i ten. Oczywiście wejdźmy sobie na ustawienia, no ale to jest stary laptop, to jest bez żadnego wspomagania i tak dalej, więc żadnego renderowania na Radeonie tutaj nie ma. Zero, całkowicie. Wszystko idzie programowo, tak? Być może jakby się to postawiło stery do Radeona, te zastrzeżone AMDK, to coś by to pomogło, ale z tą grafiką to raczej nie jest zbyt dobry pomysł. Dobra, odpalmy sobie tak jeszcze parę gierek tutaj tak na szybkości. Odpalę wam Steama. Mamy Steama i słuchajcie, pograłem sobie Fira Trójkę. Wiecie co jest najlepsze, że ja chyba Fira Trójkę nigdy nie grałem. Normalnie to odpaliłem sobie tutaj, trochę pociupałem, powiem to tak. Chodzi się po jakimś psychiatryku przynajmniej na początku. Przeszedłem na pewno jedynkę z dodatkami i dwójkę z dodatkami. A trójkę, nie wiem, jakimś cudem to pominąłem zupełnie, nie? Dobra, widzimy się w Firze, już zobaczycie jak to działa. Dobra, mam podpalonego grafika, ustawienia graficzne, no, no średnio, tak? Średnio najeżdża, wysoko, standardowo, standardowo. No jakoś to chodzi, no ale, no, no powiedzmy tak. Aha, bo ja byłem tutaj, no już troszeczkę sobie tutaj pociupałem, może niedużo. No i chodzi to nawet, tak? No, no, no nie, wiadomo, że nie jest to cudo. Nie jest to cudo, kurde. No, powinien sobie gamę podnieść, bo niewiele widać. No właśnie. Kucnij, kucnij. Jak widać działa, tak? O kurde. Dobra. Bullet time. Nawet bullet time nie pomógł. Jak widać działa. Działa, jest ok. Powiedzmy sobie następną. Dobra, mam tu kolata. Jak widać już sam kursor skacze trochę, więc no nie jest za dobrze. No, no jeszcze dźwięk mi trzeszczy. Obniżona rozdziałka do kompletu. Ale z tym trzeszczeniem dźwięku to ja już parę tygodni temu pokazywałem fixa na to, więc zapraszam do tego filmu jak coś. Tam trzeba bodajże dwa parametry zmienić i powinno być w miarę ok, tak. No niestety nam tego jest średnio, wysokie, no odpalę wam tak jak jest. No i tak jak mówiłem, nie spodziewajcie się cudów, bo chodzi to tragicznie, tak. No ale działa. W sumie dawno na Radeonie nie grałem, bo ostatnio raz na Radeonie to grałem, jak miałem 580, 570, 8 giga od Sapphire'a. Zarąbista karta była, oj tak, jak na swoje możliwości, wiadomo, nie? No, no, w każdym razie, no widać, co się dzieje. Działać działa, no pograć normalnie się w to za bardzo nie da, tak? Może by jeszcze z rozdzielczością trochę zjechać, to spoko, nie? No ale no, no cóż, no... No laptop, który nie jest do grania, to bardziej maszyna do pisania. Nic więcej. Dobra, nie będę was chyba tym katował, bo to nie jest do końca dobry pomysł. Kolejną gierkę, którą tutaj mam, jeszcze taką nietypową, dzisiaj bez heroika. Bez. What Remains Edith Finch. Zacząłem sobie to ciupać i powiem wam, że całkiem ciekawa gierka jest. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Dobra, widzimy się w środku. Jestem, no, 720p z detalami na minimum. No gra się ciężko, powiem to tak, ale... Ale gra ma bardzo ciekawą, że tak powiem, fabułę, można powiedzieć w ten sposób. Szczerze mówiąc, to granie w taką grę przydałoby się na full detalach, naprawdę konkretną, bo to po prostu psuje całą przyjemność, nie? Psuje nam całą przyjemność. Po prostu temat tutaj działa. Myślałem, czy by nie odpalić wam Superposition, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy tam 500 punktów uzyskali ewentualnie, czy coś takiego, więc sobie tutaj Superposition ogólnie odpuszczę, tak? Steam działa, tak? Steam pracuje, zainstalowane, tak jak mówię, jest tego Discovera. Jeżeli chodzi o jakieś Disney i tak dalej, zaraz sobie to odpalimy. Ok, jestem zalogowany do Disneya, weźmy sobie, nie wiem, pierwsze lepsze, tak? Pierwsze lepsze, otwórz, bla, bla, bla. Oczywiście w Firefoxie trzeba włączyć DRM-a. Trzeba tam włączyć DRM-a. Działa, działa, bez problemu. Bez problemu nam tutaj pracuje. Starczy. Bo wiadomo jak to wygląda, tak?
Słuchajcie, ogólnie, no, kurde, no, działa, tak? Wiadomo, że to jest system przeznaczony na ich laptopy. Myślę, że jest to coś podobnego, jeżeli chodzi o system 76, bo oni też robią pod swój sprzęt, tak? Głównie pod swój sprzęt. No ale wiadomo, pod OS-a wiele osób korzysta, jest zadowolonych. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie, chce poskakać, chce sobie spróbować czegoś nowego, tak, no, niby to samo, co KDE Neon, tak, i Kubuntu, no niby to samo, ale nie jest do końca to samo, bo tak jak mówię, jest tutaj troszeczkę optymalizacji przez nich zrobionych, no i pakiety także są pozmieniane. Więc jakby ktoś chciał, to może myślę sobie to tutaj poogarniać, a nawet kurde w pasjansa grać za bardzo nie umiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jak tu się gra. Dobra, kończymy. Taki w miarę pewnie krótki przeglądzik, który znowu trwa 20 minut, miało być szybciej, może uda mi się jakoś to sensowniej pociąć. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Zapraszam gorąco także do subowania i tak dalej, i tak dalej. Podziękowałbym za wsparcie tego kanału jak najbardziej. I co? Czym da się ciepło do następnego papa, cześć.